jeśli się kto na nowo nie odrodzi, nie może oglądać Królestwa Bożego. Rzecze do niego Nikodem, jakże się może człowiek rodzić, będąc starym? Czy może na powrót wejść w łono matki swojej i odrodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziwuj się, żem ci powiedział, potrzeba się wam znowu narodzić. Duch tchnie, kędy chce i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł mu, jakże się to stać może. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, bo ty jesteś nauczycielem Izraela, tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, iż my to wiemy, mówimy i o tym, cośmy widzieli, świadczymy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli ziemskie rzeczy wam powiedziałem, a nie wierzycie, jakże uwierzycie, gdy wam niebieskie opowiadać będą. Będę. I nikt nie wstąpi do nieba, jeno ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy, aby wszelki, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tyle to słów Bożych i słów z Ewangelii Świętej przeznaczył Kościół Święty do czytania dziś odnalezienia, znalezienia Krzyża Świętego. Do ogłoszeń, do czcigodnych wiernych. Dzisiaj, w czwartek, 4 maja, składam najświętszą ofiarę mszy świętej za świętej pamięci Czesława i Ireny Kurnatowskich, świętej pamięci zmarłych rodziców, intencja mszy świętej od córki Pani Beaty. Do ogłoszeń dołączam. Dzisiaj z tytułu wczorajszego święta Matki Bożej Królowej Polski, uroczystości w Polsce przeniesione na dzisiaj z 3 na 4 maja, święto znalezienie Krzyża Świętego, o nim jest. Drzewo Krzyża Świętego odnaleziono było prawdopodobnie 14 września 326 roku przez świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna. Gdy Konstantyn wybudował na miejscu, gdzie Chrystus był umęczony, Kościół, oddano go do czci Bożej. 14 września 335 roku. Na pamiątkę tych dwóch faktów w Jerozolimie obchodzono uroczyste święto. Na wzór Jerozolimy powstała uroczystość świętego krzyża naprzód w tych kościołach, które miały część tej cennej relikwii. Święto nazywano podwyższeniem świętego krzyża. Na początku wieku VII wojska perskie zdobył Jerozolimę i król Chosroes zabrał relikwię świętego krzyża, którą jednak odzyskano i 3 maja 629 roku złożono ją znowu w kościele jerozolimskim. Ten radosny wypadek wpłynął na powstanie święta na całym zachodzie i nazwano je znalezieniem świętego krzyża, choć właściwie było to tylko odzyskanie relikwii. W obecnym stanie liturgii czcimy pamiątkę znalezienia 3 w Polsce 4 maja, natomiast 14 września odnawiamy pamięć odzyskania świętego krzyża i nazywam je podwyższeniem. I na dzisiaj też przypada święto świętej Moniki, mamy świętego Augustyna. Tu jest o tym, że święcie urodzona w Afryce, święta Monika poślubiła poganina, którego nawróciła przykładem świętego życia. Po śmierci męża poświęciła się całkowicie wychowaniu Augustyna, czuwaniu nad synem swym Augustynem. Na razie nie miała na niego wpływu, lecz Bóg w miłosierdziu swoim wejrzał na łzy miłości matczynej i duszę syna odrodził do życia nadprzyrodzonego. Umarła w Ostii w 387 roku. I do czcigodnych wiernych mamy wszystko do
przygodnych niewiast w związku z